Siemanko, dzisiaj chciałem pokazać Wam połączenie mimośrodowe, za pomocą którego wykonałem ten słupek. Jeśli chcemy uzyskać taki efekt, że mamy tutaj widoczny bok i nie chcemy widzieć z zewnątrz wkrętów, to takie połączenie sprawdza się świetnie. Także zapraszam do oglądania. Bierzemy się za robotę. Mam tutaj taki szablon, który sobie zrobiłem ze sklejki. Bardzo prosta rzecz i ułatwia mega pracę. Tutaj jest zrobiony otwór od brzegu 29 mm. Otwór ma średnicy Fi 15. Cały szablon ma 16 cm. I tutaj są otwory Fi 8 na 9 mm od brzegu. Zaraz zobaczycie, jak to działa. Mega prosta rzecz do zrobienia i jest tak funkcjonalna i przydatna. Dobra, bierzemy się za robotę. Tutaj będzie zamocowana półka w ten oto sposób. Do linii mam tutaj narysowaną linię, nie wiem czy ją widzicie. Zamontujemy ją do linii. No i ten bok z zewnątrz jest widoczny, nie chcemy tam kręcić na żadne wkręty. Potrzebujemy zrobić szybkie, niewidoczne połączenie. Przechodzimy do działania, bez żadnego odmierzania. Biorę szablon, przykładam sobie tutaj na równo z brzegiem. Przymocowuję go ściskiem. Dobra, dolega, jest ok. Fres Fi 15 i wykonuję sobie w tym miejscu odwiert. On nie jest zrobiony od razu na całą głębokość. Później go sobie jeszcze pogłębię. I teraz biorę wiertło 8 do drewna i nawiercam od czoła. Dobra, odkręcam szablon. Odkładamy. Teraz sobie ten odwiert jeszcze pogłębię dodatkowo. Ja to robię na głębokość taką, że akurat wysokość tego bębenka akurat odpowiada wysokości frezu tutaj. Więc jest dosyć łatwo to zrobić. Teraz sobie pogłębiam. I to wszystko. Już mam najtrudniejszą rzecz za sobą. Zobaczcie, jak wyglądają te odwierty. Tutaj jest elegancko na środku płyty zrobione. No i tutaj jest w tym miejscu, co trzeba. I teraz drugą stronę. Widzicie, jak to szybko, sprawnie idzie. Nie trzeba żadnych zaawansowanych szablonów kupować, przepłacać tam nie wiadomo ile, trochę sklejki i można zrobić dużo rzeczy. I robię sobie odwiert. Ósemka. Dobra, zaraz znowu to pogłębię. I to wszystko. Widzicie? I teraz tak. Tutaj, w
ten środkowy otwór będzie wchodził mimo śród, a te dwa otwory po bokach będą kołki zainstalowane. Dobra, co dalej? Mam takie znaczniki, które służą mi do odbijania. Można by to oczywiście rozmierzyć, ale ja się przyzwyczaiłem do tego, że sobie odbijam i wychodzi mi to idealnie, więc nie kombinuję niepotrzebnie. Mam tylko 4, więc mi brakuje tych znaczników, ale to zrobimy na dwa razy. Na szybko przykładam sobie do linii półkę. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym i skupić się na tym, żeby idealnie to zrobić. Raz, że do linii, a druga sprawa, żeby z przodem sobie tutaj idealnie wyrównać. Upewnić się kilka razy. Dobra, jest ok i odciskam sobie teraz. Już mam odznaczone miejsca swoich odwiertów. Te znaczniki od razu, dwa sobie włożę w te otwory, których nie zaznaczyłem od razu. I teraz tak, najpierw założę sobie wiertło 8 do wywiercenia pod kołki. Zewnętrzne otwory to będą kołki. Okay. Teraz wiertło 5 do wywiercenia pod mimo środy. Dobra. Okay. Otwory oczyszczone. Wbiję sobie na razie tutaj kołki w te miejsca. Dobra. Włożę to teraz na te kołki, żeby sobie odbić jeszcze raz. Dobra. Jest odbite. To mogę sobie wyjąć. Ponownie wiertło 8 i wiercimy. Okej. Wbijam sobie pozostałe kołki. Kręcam mimo środy. Dobra. Tutaj w nasze otwory wkładam bębenki. I wkładamy półeczkę. Jest na miejscu śrubokręt. Skręcamy. I półka jest zamocowana. Zobaczcie sobie. Nie wiem, czy to widać będzie w ogóle. Idealnie równiutko z przodem. Tutaj z tej strony mamy zrobioną idealnie do linii. Dobra. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was. Cześć.